Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzięki Bogu Trump złapał koronę, także za 2 tygodnie Ameryka jest otwierana. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego będzie otwierana za 2 tygodnie? No bo prezydent jest w stanie zachorować, prezydenta nie da rady ochronić przy tym wszystkim, co się robi, no to znaczy, że w zasadzie kto ma zachorować, to musi zachorować, kto się wykończy, to się wykończy, kto wyzdrowieje, to będzie silniejszy. No taka jest prawda. Ameryka, cała Ameryka, no pomijając lewacką stronę tego ćwierkania, tego Twittera, cała ta część, no to są maniacy, lewaccy, socjaliści, mściwi ludzie, wredni i perfidni, którzy nie życzą prezydentowi, jego żonie Melanii powrotu do zdrowia, no ale normalni ludzie, no każdemu powinni życzyć powrotu do zdrowia, czy wrogowi, czy nie wrogowi politycznemu, w końcu polityka to nie jest po to, żeby zabić, no to nie jest średniowiecze, to nie jest Rosja, to nie jest komunizm, no ale komuniści tak życzą po prostu jemu bardzo źle. Konstytucja zapewnia to, że w Ameryce będzie ta kontynuacja rządu, tak? Jest prezydent, jest wiceprezydent, później tam są następni, tak? Także w zasadzie jest cała skala ludzi, czy cała drabinka ludzi, która w odpowiedzialność przechodzi. No i to może nawet być instruktywne, to może być nauczyć trochę też i świat, i Amerykanów, o co to chodzi w tej polityce, no bo na dzień dzisiejszy no to dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy. Media, środki przekazu, no to jak zwykle lewackie, komunistyczne szczekaczki, to są matławce, no i są szokowane, że Trump jest zainfekowany, no ale w rzeczywistości no to nie jest to takie zaskakujące, to nikt nie powinien się dziwić, tak? W końcu on prowadzi rząd, on prowadzi kampanię wyborczą, to wymaga, żeby się spotykał z wieloma ludźmi, tak? Z wieloma ludźmi, no i na pewno ci ludzie są i badani, i sprawdzani, i prześwietlani, i tak dalej, no ale to jednak jest trudno doprowadzić, żeby wszystko wszędzie było czyste, czyli to tylko pokazuje, że systemu nie przeskoczy, że nie przeskoczy. 6 miesięcy temu, jak powiedzieli, że nie można doprowadzić do tego, żeby było w szpitalach 2 miliony ludzi, no bo miejsc w szpitalu jest powiedzmy 1,5 miliona, no to dlatego miało się to przesunąć. Teraz już nie umarło 2 miliony ludzi, w Ameryce umarło około 200 tysięcy. No samej korony, no to umarło około 10 tysięcy. Te 190 tysięcy to mieli cukrzycę, nadwagę, ciśnienie i tak dalej. Także 50 tysięcy ludzi umiera co roku na grypę i nikt o tym nie mówi. Ilość chorób, których ludzie nie leczyli, o których umarli, to też nikt o tym nie mówi. Co roku umiera 3 miliony ludzi w Ameryce, to jest mniej więcej około tam 1%. No i na 2020 nie będzie 6 milionów, też będzie około 3 milionów, tak? Także, że może będzie 3,5, no 3,200, tak? Bo 200 mówią, że umarło ekstra, no ale to nie jest 200 tysięcy ekstra, no to jest taka matematyka komunistów, tak? To jest taka statystyka komunistów. Nie da rady wszystkich zatrzymać, nie da rady tego ograniczyć, dlatego w Szwecji, jak powiedzieli, kto zachoruje, to zachoruje, postarajmy się nie za bardzo rozprzestrzeniać, no ale trzeba te zachorowania jakoś ograniczać, no ale też umożliwić. W sumie szczepionka co to? No szczepionka też. Po szczepionce statystycznie to też tam 50-60% ludzi to ma trzęsiawki, podobnież przez dzień czy przez dwa wzrost temperatury. Także szczepionka sama w sobie to też nie jest taka, jak zjeść loda czy polizać lizaka. To są reakcje na to. I wszyscy będą mieli te reakcje. W wypadku tych zachorowań, no to ci, którzy zachorują, mają, ci, co nie zachorują, to nie mają.
ci, którzy mają bezobjawową, no ciekawe będzie, czy ci, co mogliby mieć bezobjawową koronę, będą mieli jakieś takie reakcje. No to wszystko trzeba policzyć, to trzeba wszystko wybalansować. Te 40 milionów ludzi, którzy straciło pracę, te 30% hoteli, miejsc hotelowych w Nowym Jorku się zamknie. W większości miast około 40% restauracji się zamyka. Wszyscy się zamykają. Wszyscy ci, którzy polegali na przepływie ludzi, firmy lotnicze zamykają, wszystko się zamyka, to ludzie tracą pracę, tam nie wiadomo, co ludzie robią ze sobą, kiedy tracą pracę i tak dalej, i tak dalej. Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, no on przeszedł dosyć ciężko. Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro, no on troszeczkę lżej. Żona premiera kanadyjskiego Justina Trudeau też to miała, też jakoś za ostro to nie było. Sama niemra Angela Merkel też poszła na kwarantannę na 12 dni, bo niby miała spotkanie, tam nigdy nie powiedzieli, czy miała, czy nie miała, ale miała kwarantannę. No, komuniści teraz w Ameryce też mówią, że to jest Trump specjalnie powiedział, że jest chory, a nie jest chory, także no to już jest następna kwestia, jak wariaci na internecie szaleją. No wstyd dla środków masowego przekazu to jest to, że oni traktują każdy nowy jakiś przypadek, że cały system nawala. Czarownica Pelosi wychodzi, mówi, no nie miał maski, jakby tylko miał maskę, to by to się nie stało. No i właśnie ci kretyni doprowadzają do tego, że jedzie się samochodem, a na ulicy ludzie na wyścigówkach jeżdżący samotnie jeżdżą w maskach. Obok patrzy się na kierowców samochodów i kretyni siedzą w maskach. I to właśnie przez tych lewaków, to oni doprowadzili do wariacji. Ludzie samotnie chodzą po ulicach, gdzie nikogo nie ma, chodzą w maskach. Po prostu to jest kult jakiejś maski. To jest idiotyzm nieprawdopodobny. Część ludzi zaczyna mówić, że to jest karma. Karma, no to jest hinduistyczne wierzenie, że po prostu to, co się dzisiaj robi, no to w przyszłym życiu będzie właśnie odwrotnie. To karma to jest między innymi, jak ktoś kopie psa, czy tam dokucza psom, no to w przyszłym życiu będzie psem sam w sobie. No to jest takie no to dosyć ciekawe spojrzenie na świat. No ale komuniści tłumaczą, że teraz właśnie nadeszła ta zemsta losu na Trumpa, bo on sobie ignorował, bo on po prostu sobie trywializował. No ale kretyni zrobili to w paru stanach. To było tak, że powiedzmy urzędnicy państwowi, którzy mają telekonferencje na wideo, no to im kazali siedzieć przed mikroskopem w masce. Tak jak ja do was teraz mówię, no to jak ja miałbym maskę, no do kogo ja mówię? Ja mówię do tego mikrofonu, ja mówię do tej kamery. No i komuniści tłumaczyli, że w zasadzie ta moja maska, jakbym rozmawiał na temat prawa jazdy, czy jakichś innych tam przepisów drogowych, wyjaśniałem, to ta moja maska miałaby poprawić samopoczucie temu no, petentowi, można powiedzieć. No i to właśnie to jest takie kretyństwo. Kompletnie nie rozumieją fizyki, medycyny, nauki, nic. To jest po prostu kult kretynów. To jest kult kretynów. No, przy białym domu, no to oni sprawdzali większość tych ludzi, którzy tam byli. Czasami, no tam się omsknęło z tymi maskami, no ale ten kretyn Andrew Cuomo, gubernator z Nowego Jorku, no to on zaczął krzyczeć, że będzie zamykał, że będzie dawał mandaty po 500 000 dolarów, że będzie robił to i tamto dla wszystkich tych, którzy nie mają masek, a sama czerwona świnia była w paru restauracjach, i to w czasie tego wszystkiego, kiedy wymagał od wszystkich innych, żeby nosili maski. Także te politycy to są czerwone świnie, to są oszuści po prostu, hipokryci, dwulicowi i tak dalej, i tak dalej.
większość pacjentów korony, tego COVID-a, nawet 74-latek jak Trump, dopóki nie jest, nie ma nadwagi, dopóki nie ma jakichś tam spraw cukrzycy, ciśnienia i tak dalej, czy jakichś innych śmiertelnych zachorowań, no to się wyciągnie z tego. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, Trump to jest dosyć energiczny, jego zdrowie wygląda, że jest normalne, także on to otrząśnie to wszystko i no i przepcha się przez to, ale nawet jeżeli by umarł, byłby śmiertelnie chory, no to przychodzi Mike Pence, no bo to jest następny w tym, no i bierze tą władzę, czy tam na miesiąc, dwa, powiedzmy, no teraz w zasadzie, jeżeli by coś się stało z Trumpem, no to kandydatem zostałby Mike Pence do wyborów, no i wybory by były między Bidenem a Mike'em Pence'em, tak, także, ale nic takiego się nie stanie. Myślę, że Trump po prostu da rozkaz prezydencki po wyzdrowieniu, powie otwieramy, ja wierzę w to. No, marzyłem, czy myślałem, że w marcu, w kwietniu to będzie inaczej, że wyłapią wszystkich chorych, no i to tyle. Nie wyłapują. W Singapurze, czy w południowej Korei, to każdy chory, to oni byli w stanie znaleźć 17 osób, którzy mieli kontakt z chorym. W Ameryce z danych statystycznych, no to około znaleźli kontakty od każdego chorego, to na 10 chorych znaleźli 3 kontakty. Także to jest jakaś paranoja. No ale w Ameryce jest ten sekret, ta tajemnica lekarska. No i ta tajemnica lekarska po prostu zmusiła wszystkich do noszenia masek. W Singapurze, czy w Tajwanie, czy w Korei Południowej czegoś takiego nie ma, po prostu łapią, no nie wyłapują, nie wsadzają ich do klatki, no ale znajdują chorych, no i oni mają kwarantannę, nie 300 milionów Amerykanów, to jest nieprawdopodobne. Mike Pence był testowany na COVID, no i jest ma negatywne, no i w zasadzie trzyma się normalnie, zachowuje powagę pozycji, no i nie przeraża się, no tak powinien się zachowywać każdy normalny człowiek. W następnym tygodniu będą debaty wiceprezydentów, czyli Mike Pence, no i Kamala Harris, no i zobaczymy, co oni będą mieli powiedzenia, no to też pokaże, Amerykanie się zainteresują wiceprezydentami, świat powinien się zainteresować wiceprezydentami, co oni mają do powiedzenia, no bo w wypadku Bidena, jeżeli byłby wybrany, no to Biden w zasadzie, to on jest w takim wieku, że Kamala Harris w zasadzie ma szansę go zastąpić. Z Trumpem myślę, że jednak Pence nie będzie miał szansy. No i teraz jak Ameryka zareaguje na to, no to zobaczymy, jak Biały Dom będzie to wszystko traktował i prezydent będzie to traktował. No jeżeli będzie mówił codziennie, co się dzieje, jeżeli będą jakieś tam wywiady, jeżeli będzie robił jakieś telekonferencje, na pewno mniej, tak? Nie będzie już tak aktywnie. No ale Biden przez ostatnie 4 miesiące to on nadawał gdzieś ze swojej piwnicy, gadał do kamery, nie wychodził do ludzi. Także Trump może to robić przez następne 2 tygodnie. Po tym czasie no, już będzie odporny na koronę, nie zarazi się drugi raz. Także może nawet będzie sprzedawał swoją surowicę albo oddawał swoją surowicę za darmo, bo szpitale potrzebują tego dla ciężko chorych, no bo to też jakoś stawia na nogi. No i będzie mówił, jak to się odbywa. Jeżeli to będzie takie umiarkowanie, no to na pewno rozkaz prezydencki otwieramy Amerykę. Joe Biden, no to jak zwykle czerwona świnia.
dogryzał i po prostu złośliwy, małpia złośliwość była, powiedział, że on nie ma korony, jego żona Jill nie ma korony. Ale on też powinien tłumaczyć, jak czy wyjaśniać, jak się będzie przechodził Biden. Trump na pewno będzie troszeczkę zdenerwowany, sfrustrowany z tym, że te dwa tygodnie jakoś przelecą, no ale będzie w szpitalu, będzie w tej swojej może prywatnej rezydencji, no ale też możliwość, to jest możliwość, żeby Amerykanie jeszcze bardziej byli sympatyczni, no bo posłuchają jak Trump się zachowuje. Ciekawe, że Ronald Reagan, kiedy tam w 1980 roku, kiedy był postrzelony, no to jednak pokazał, że potrafi utrzymać ten powagę, no i się nie denerwować. I on powiedział do swojej żony, to właśnie powiedział: słonko, nie zdążyłem się uchylić. Także no on powiedział: miodziku, nie zdążyłem się uchylić. No to po angielsku to jest honey, I forgot to duck. Duck to jest coś takiego, takie skinięcie. Tak? Także ludzie po prostu potraktowali go jako normalnego człowieka, jako kolegę z ławy szkolnej, czy kolegę z pracy. No i że miał dobre poczucie humoru. No, Trump również ma poczucie humoru, jest dosyć szybki w swojej ocenie. No, komuniści tego nie rozumieją. Komuniści po prostu są za bardzo... Oni są dosłowni, zatracili kompletnie poczucie humoru. Poprawność polityczna kompletnie w Ameryce zabiła poczucie humoru. Już nie ma tych klubów, gdzie ludzie mogą stać na scenie i opowiadać. Po prostu zostało to zabite. Komuniści zabili humor w Ameryce. No i tak samo jeżeli będzie miał te swoje występy, no to może pokazać właśnie tą pozytywną stronę tej choroby, może pokazać to, że po prostu już trzeba po prostu zacząć żyć, że trzeba żyć dla życia, nie dać się spanikować koroną. Teraz to, co wszyscy politycy, urzędnicy i robią dla całemu narodowi, całej Ameryce, no to jest, to woła o pomstę do nieba. To jest po prostu już nie ma końca. Ma być zero zachorowań. Do tej pory to było: ma być zero zachorowań. Od tego dnia, kiedy Trump stanie na nogi za 7-8 dni, no to już wtedy trzeba powiedzieć: kto choruje, to choruje, otwieramy Amerykę. Tak, także że teraz do całe szczęście, że zachorował. Całe szczęście zachorował. Nie ma co słuchać kretynów czerwonych świń, że to jest karma, że to jest zemsta losu. To jest po prostu wredność tego rodzaju ludzi. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, jeżeli mieszkasz w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie, możesz głosować, to nie głosuj na komunistów, nie głosuj na Joe Bidena, nie głosuj na żadnych demokratów. Jeżeli jesteś demokratą, przepisz się na republikanów. Jeżeli jesteś demokratą, nie chcesz się zmienić linii politycznej, to po prostu nie idź na głosowanie w tym roku. Jeżeli jesteś niezależny, no to wybierz listę konserwatywną. Bóg, honor, ojczyzna, czyli w zasadzie rodzina, uczciwość i tradycja. To jest to, co może pozwolić na to, że Ameryka przetrwa. Pod rządami komunistów po prostu nie przetrwa. To będzie jedno wielkie prywatyzacja, upaństwawianie, opodatkowywanie, po prostu cała ta budżetówka się rozrośnie do nieprawdopodobnych możliwości. Już jest teraz za duża, ale rząd po prostu będzie kontrolował wszystko. Już kontroluje dużo, ale będzie kontrolował wszystko. Zdrowia!